Witam do dzieła. Pierwszym zagadnieniem, jakim się zajmiemy na naszych lekcjach, będzie ogólnie chemia kwantowa. Ona będzie podzielona na kilka filmów, a to jest taki wstęp, to jest jeden z nich. Będzie bardziej przypomnieniem wcześniejszych informacji niż tak naprawdę dawką jakichś konkretnych nowych informacji. Chociaż tego też nie zabraknie. Więc po kolei. Przypomnienie wiadomości z gimnazjum. Oczywiście mam tu na myśli model atomu, jaki jest powstany z gimnazjum. Jest on realizowany na dzień dzisiejszy w klasie pierwszej gimnazjum. Jest on bardzo prosty. Zakłada, że w centrum atomu znajduje się jądro atomowe, wokół którego na powłokach elektronowych krążą elektrony. Na samym początku zajmiemy się jądrem atomowym. I wyróżnimy sobie jądro atomowe. Więc po kolei. Gdybyśmy się mieli zająć tylko i wyłącznie jądrem atomowym, dostrzeglibyśmy, że w skład jądra wchodzą dwa rodzaje cząstek elementarnych. Są to, bardzo schematycznie, protony, to jest proton, a drugi rodzaj to są neutrony. To wszystko było w gimnazjum. To jest neutron. Neutron nie ma żadnego ładunku, dlatego schematycznie zapisujemy N0. Proton ma ładunek dodatni, elementarny dodatni, więc P+. Cząstki te mają bardzo zbliżoną masę, ponieważ mają masę około 1 unita. Jeśli nie wiesz, co to jest unit, odsyłam cię do książki z klasy pierwszej gimnazjum. Jest to po prostu jednostka występująca bardzo często w chemii, będziemy się nią wielokrotnie posługiwać. Co jest ważne? Ważne jest to, że te neutrony i protony nazywamy w sumie nukleonami. To są nukleony. Nukleony, czyli po prostu składniki jądra atomowego, czyli neutrony i protony. Jest to tylko i wyłącznie to jądro atomowe. To właśnie w nim skupia się praktycznie cała masa atomu. Cała masa atomu, praktycznie. Tam oczywiście z jakimś tam procentem również te powłoki z elektronami, ale to za chwilkę wszystko wyjaśnię. Co jest też ciekawe, proporcje, jakie możemy zauważyć w atomie, gdzieś z takim porównaniem się fajnie spotkałem, że gdybyśmy to my byli jądrem atomowym i stanęlibyśmy na wielkim boisku piłkarskim, to dopiero pierwsza powłoka elektronowa byłaby gdzieś przy granicach tego boiska piłkarskiego, więc to nam pokazuje, że tak naprawdę większość atomu to po prostu pusta przestrzeń. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o jądro atomowe. Naturalnie, skoro występują tam ładunki dodatnie, to całe jądro również będzie naładowane dodatnio, ponieważ wiemy, że neutrony nie mają wcale wpływu na ładunek, ale tylko na masę. I jak widzimy, dość istotnie wpływają na masę, bo mają masę 1 unita. Więc to tyle odnośnie jądra atomowego w gimnazjum. I teraz zajmiemy się tym wszystkim, co jest tutaj. To są tak zwane powłoki elektronowe. W gimnazjum oznaczone były one literami K, L, M i dalej N, O, P, Q i aż do 7, w zależności w jakim okresie znajdował się pierwiastek, tyle miał on powłok elektronowych. Już wiemy, że to jądro jest naładowane dodatnio przez znajdujące się protony, zaś na powłokach elektronowych
można powiedzieć w uproszczeniu, że krążyły nam właśnie pewne cząstki elementarne dalej, które nazwano elektronami. Elektron. Schematycznie niech u mnie będzie to kuleczka. Czym się różni od neutronów i protonów? Po pierwsze ładunkiem. Elektron ma elementarny ładunek ujemny. Po drugie, dość istotne, różni się masą. I to istotnie różni się masą, bo około 1840 unita, czyli mówi to nam, że elektron jest lżejszy na przykład od protonu około 1840 razy, czyli bardzo, bardzo. Czyli elektron ma znikomą masę, dlatego cała masa jądra atomu jest właśnie skumulowana w jądrze atomowym, a elektrony nie wpływają na masę, bo po prostu są bardzo, bardzo lekkie. Elektrony są rozmieszczone na powłokach elektronowych i one nie są przypadkowo rozmieszczone. Jeśli pamiętasz, zgodnie ze wzorem 2n kwadrat, czyli na przykład na powłoce K. Wiem, że powłoka K jest ona pierwsza z kolei, licząc od jądra, więc n wynosi 1, bo to jest pierwsza powłoka. Więc ile się zmieści na pierwszej powłoce? Podstawmy do wzoru 2 razy 1 kwadrat, czyli tak naprawdę 2 razy 1, czyli 2 elektrony możemy maksymalnie umieścić na powłoce numer 1. Więc 2 elektrony sobie załóżmy tu umieszczę. I tak dalej, na powłoce L jest to druga, licząc od jądra, więc n równe 2. I podstawiając do wzoru, będzie to 2n kwadrat, czyli 2 razy, tym razem 2 do kwadratu, czyli 2 razy 4, czyli już po prostu 8. Czyli na powłoce L8, na powłoce M18 i tak dalej, możemy sobie umieszczać te elektrony, oczywiście w zależności, jaki to jest pierwiastek. Bardzo ważne jest to, że atom jako całość jest elektrycznie obojętny. Co to oznacza? Po prostu, że ładunków dodatnich, jak i ujemnych, jest tyle samo. Dodatnie są oczywiście protony, znajdujące się w jądrze, przypominam, a ujemne są to elektrony, więc o tyle nam to mówi, że liczba protonów i liczba elektronów w takim zwykłym atomie jest taka sama. Mogą być pewne odstępstwa, na przykład w jonach, gdzie tych elektronów może być albo mniej, albo więcej, ale to przy innej okazji wszystko będę wyjaśniał. Więc gimnazjum ogólnie zakłada bardzo prosty schemat. Jeszcze raz przypominając, jest to jądro atomowe, gdzie skumulowana jest praktycznie cała masa atomu, ponieważ znajdują się tam najcięższe cząstki elementarne, neutrony i protony. Neutrony nie mają ładunku, więc zapisujemy sobie to jako N0. Protony mają elementarny ładunek dodatni, więc jako P+. Razem nazywamy składniki jądra nukleonami, czyli to są neutrony i protony w jądrze. Dookoła dodatnio naładowanego jądra krążą po powłokach elektronowych elektrony, nieprzypadkowo, bo zgodnie ze wzorem 2n kwadrat i tyle maksymalnie się może zmieścić na każdej powłoce. Też dobrym pytaniem by było, skoro jądro jest naładowane dodatnio, a krążące wokół elektrony są naładowane ujemnie, a wiemy, że plusy i minusy się przyciągają, dlaczego tak się nie dzieje, że elektrony po prostu nie spadają nam na to jądro i cały atom jest niestabilny, a jak wiemy z życia, atomy są stabilne, bo nasz świat po prostu istnieje i składa się z atomów. To też będę wyjaśniał w dalszej części tego kursu. Teraz najważniejsze jest to ogólne pojęcie, co to jest atom i też jakie są mniej więcej proporcje w tym atomie, to że tak naprawdę większość atomu to jest po prostu pusta przestrzeń, czyli też większość świata, który nas otacza, to jest pusta przestrzeń, a znikomą ilość tak naprawdę tej przestrzeni zajmują jako takie cząstki elementarne
z elektronami i protonami.